obejrzyj dzisiejszą lekcję i dowiedz się z niej, jak w języku angielskim poprosić swojego rozmówcę, aby powtórzył, aby przełączył cię, i też dowiesz się, co Anglik ma na myśli, kiedy pyta, czy mógłby z nim pomisiować. Cześć, z tej strony Aleksandra Ler z najlepszych kursów angielskiego. Dzisiaj wyrażenie could you please, czy mógłbyś w kontekście rozmowy telefonicznej. Na sam początek fajny przykład, czy mógłbyś to powtórzyć. Będzie uwaga, could you please powtarzać to repeat, repeat that, repeat, repeat that. Could you please repeat that? I teraz tak, kilka bardzo ciekawych i ważnych rzeczy. Ponieważ mamy słówko could, które kończy się na d tutaj, ale kolejne słówko zaczyna się od you, to nie powiemy could you, tylko powiemy could, could you. To jest jedna wskazówka. Tu mamy dż, could you. Could you please? Druga wskazówka. Długie i please i repeat. Tutaj mamy długie i please repeat. Widzicie? To już jest druga wskazówka, jeżeli chodzi o wymowę. Trzecia wskazówka, jeżeli chodzi o wymowę. Tutaj słówko repeat, a akcent jest na teat, czyli będzie repeat, repeat, please repeat. Could you please repeat? I już chyba dość tych wskazówek, słuchajcie. Could you please repeat that? Czy mógłbyś to proszę powtórzyć? Jak powiedzieć w języku angielskim, czy mógłbyś mówić wolniej? Jest to szczególnie ważne w rozmowie przez telefon, dlatego że no właśnie, kurczę, jeżeli nasz rozmówca mówi bardzo szybko i w dodatku nie jesteśmy w stanie go zobaczyć, więc ucieka nam też przepotężna część przekazu, to pewnie, że chcemy, żeby nam powtarzali i chcemy, żeby mówili wolniej. Jak powiemy, czy mógłbyś proszę mówić wolniej? Could you please mówić, ok, czyli speak, slower. I teraz znowu wymowa. Kiedyś powiedziałam wam tutaj, że nie ma czegoś takiego jak speaka. I ktoś powiedział, owszem, że jest, bo speaka to jest głośnik. Głośnik w języku angielskim to nie jest żaden speaka, tylko speaker, tutaj szła na końcu. Ten sam dźwięk będzie tutaj w naszym słówku slower. I to nie jest slower, could you please speak slower, tylko could you please speak slower. To jest takie to jest takie stęknięcie. To się nazywa szła i ten dźwięk jest najpopularniejszym dźwiękiem w języku angielskim. Występuje najczęściej, więc potrzebujemy się go nauczyć. Speaker, slower. Nie speaker slower, nie speaker slower, tylko speaker slower. Dajcie znać, czy dla was jest to jasne. I też dajcie znać, czy wam odpowiada taki sposób zapisywania tutaj tych wszystkich wyrażeń. Czy to staje się łatwiejsze budowanie zdań właśnie przez to, że widzimy, że czasownik przychodzi po tym naszym głównym wyrażeniu. Could you please speak slower? Świetnie. Czy możesz mówić troszkę głośniej? Czy mógłbyś podgłośnić trochę na głosie? Jak to będzie? Could you please mówić głośniej, to będzie, uwaga, speak. I my byśmy chcieli powiedzieć louder. Ale nie chodzi o louder, tylko could you please speak up. I to speak up też będzie na czerwono, dlatego że to jest czasownik frazalny. Mówić głośniej to jest speak up. Speak up. I teraz możemy sobie jeszcze dodać a little, czyli czy mógłbyś troszeczkę głośniej. A little. W wymowie i tylko w wymowie tutaj nam się to połączy w jeden wyraz. Speak up, speak up. I tutaj to również. Speak up. Could you please speak up a little? Speak up a little. Could you please speak up a little? I teraz zobaczcie, że nie chodzi o to, żeby tak szybko dopowiedzieć,
tylko płynnie. Could you please speak up a little? Czy mógłbyś proszę mówić troszkę głośniej? Rewelacyjne jest kolejne wyrażenie, czy możesz oddzwonić, ale zanim do niego przejdziemy, to ja bym chciała Was na pobudkę i przebudzenie przypomnieć Wam, że ludzie, moje miśki, najkochańsze, ostatnie 3 dni naszej majówkowej promocji, w której to możecie zdobyć tą oto knigę Angielskie wpadki, napisane przeze mnie, czyli przez Aleksandrę Led. Słuchaj, w promocji razem z audiobookiem. Normalnie książka kosztuje 27 funtów, czyli 140 zł. I audiobook kosztuje 27 funtów, czyli 140 zł. A w promocji majówkowej możecie zdobyć i książkę taką wydrukowaną, tak jak ją tutaj widzicie, razem z audiobookiem za 29 funtów, czyli 150 zł. Co się naprawdę bardzo opłaca i straszliwie warto. Dlatego, że jeżeli chcecie uniknąć wszystkich błędów w angielskiej mowie i wymowie, to Wy potrzebujecie usłyszeć, jak te słowa należy wypowiadać. Więc ta książka tak naprawdę powinna tylko i wyłącznie być kupowana z audiobookiem. Powiem Wam tyle, że tutaj miałam taką wielką wystawkę, na której to były same angielskie wpadki, a zostały mi tutaj na mojej wystawce 3 samotne książki oraz moje zdjęcie z Anią i z Joasią, z którymi to współpracuję. A tutaj są te książki, które mam do nadania, których jeżeli w końcu nie wyślę, to będę musiała sama chyba siebie zwolnić. Więc, a jeżeli jesteście w Polsce i chcielibyście do Polski lub na terenie Europy taką książkę sobie zamówić, to na terenie Polski i Europy książki wysyłam ja, więc jeżeli będziecie mieć jakieś skargi, to do mnie osobiście, bo w Wielkiej Brytanii te książki wysyła Ania. I też dla Was, moi najkochańsi, którzy mieszkacie w Polsce, mi wszystkich książek zostało dokładnie 3 tu i 29 tam. Tu moja ostatnia kopia, czyli w sumie 33 książki zostały do zdobycia w Polsce. W momencie, kiedy te książki się skończą, to nie będzie możliwości kupienia książki sobie z Polski. Dlatego, że reszta książek jest w Wielkiej Brytanii. I teraz tak, w Wielkiej Brytanii te książki jeszcze są, w Polsce zaraz się skończą, więc jeżeli chcesz w ogóle taką książkę dla siebie zdobyć, to bądź pierwszy, a nie ostatni, bo może dla Ciebie tych książek po prostu zabraknąć. Ostatnie 33 kopie mojej książki do kupienia na terenie Polski, z darmową wysyłką na terenie Polski i Europy. Oczywiście w Wielkiej Brytanii też można sobie taką książeczkę kupić. I to tyle, słuchajcie, link w opisie. Bardzo, bardzo Was zachęcam. Tą książkę powinien mieć każdy uczeń języka angielskiego. Każdy. Ponieważ są tutaj takie zwroty i wyrażenia, których się w szkole nie nauczycie, a o których Wam nikt nie powie w twarz, więc warto. Bardzo praktyczne, przydatne, napisane w bardzo luźny, zabawny sposób, rozrywkowy, razem z powtórkami na koniec każdego rozdziału, tak żeby nie tylko było poczytanie i pośmianie się, ale też żeby to faktycznie w głowie zostawało. Jeżeli chcecie usłyszeć fragment tej książki, to będzie można to zrobić jeszcze jutro, wtorek i środę, ponieważ o godzinie 7:30 rano czasu angielskiego i 8:30 czasu polskiego czytam fragment takiej książki na żywo i przy okazji losujemy nagrody w postaci kursów i szkoleń z naszego sklepu spośród wszystkich osób, które taką książeczkę sobie zakupiły. Przypominam, ostatnie 3 dni tej imprezy. Dobra, jak powiedzieć po angielsku, czy możesz oddzwonić? To będzie could you please. Dzwonić to jest call me, uwaga, back. I teraz tak, na czerwono Wam tutaj zapisałam, dlatego że to back jest częścią czasownika frazalnego call back, czyli odzwaniać, ok? Więc could you please call me back? Could you please call me back? Czy mógłbyś oddzwonić?
A co na myśli ma Anglik, który do ciebie mówi, czy mógłby ze mną pomisiować? Zobaczmy. Could you please be, czyli mieć, with me? Could you please be with me? Cóż to oznacza? To oznacza, proszę uzbroić się w cierpliwość. Pa-pa! Tak jest. Więc jeżeli ktoś wam oferuje misiowanie, proszę się nie obrażać, tylko proszę się uzbroić w cierpliwość. Zauważcie, że ja sobie na czerwono zapisałam całe to wyrażenie. Dlaczego? Ponieważ to również jest czasownik frazalny, który ma sens jako całość, a gdybyśmy go sobie rozdzielili, no to właśnie byśmy musieli to tłumaczyć słowo po słowie, z czego wyszłoby nam bzdury. Więc be with somebody oznacza wytrwać przy kimś podczas, kiedy ta druga osoba coś robi. Czyli mogę powiedzieć be with me, wytrwaj ze mną, proszę cię o cierpliwość. Albo be with him, wytrwaj z nim, przy nim, podczas kiedy on coś wykonuje. Could you please be with me? Zauważcie, że tego w ogóle nie wymawiam, nie mówię bear with me, chociaż w akcencie szkockim pewnie gdzieś tam to ryby się pojawiło. Could you please be with me? Dobra, czy możesz ze mną poczekać. Dobra, jeszcze inne wyrażenie, które możecie usłyszeć w kontekście rozmowy telefonicznej, to could you please hold for a minute? Could you please hold for a minute? Could you please hold for a minute? I teraz tak, jaka jest różnica pomiędzy could you please bear with me i could you please hold for a minute? Jedno i drugie oznacza czekanie, tak? Tutaj proszę o cierpliwość, proszę, żebyś wytrwał ze mną. Czyli ja jestem z tobą przy telefonie, rozmawiam z tobą przez telefon i w czasie, kiedy ja z tobą rozmawiam, to wykonuję jakieś działanie, na przykład wpisuję dane do systemu albo czegoś w systemie szukam i ty możesz usłyszeć moje klawisze, możesz usłyszeć, jak tam sobie coś mruczę pod nosem, ponieważ cały czas jesteśmy razem na linii. A could you please hold for a minute? To jest taka sytuacja, kiedy ktoś ci włącza denerwującą muzyczkę i ty masz czekać. Ok? To jest taka różnica. Be with me, to jest, czy ty możesz ze mną poczekać, a hold for a minute to jest to, że ktoś ci po prostu każe czekać i cię zostawia samemu sobie. Więc taka jest różnica. Wymowa. Hold. Hold. To nie jest hold, to jest hold. A jeżeli ktoś powie hold, to koniec świata nie będzie. Jak ktoś powie hold, proszę tego nie robić, bo to może spowodować, że nie będziecie zrozumiani. I teraz tak, tu ry wymawiamy. A dlaczego? Dlatego, że kolejny dźwięk to jest samogłoska, to nam się połączy w jedno w wymowie. Wymówimy to jako fora. Fora. Could you please hold for a minute? Could you please hold for a minute? Czy mógłbyś, proszę, chwilkę poczekać? Czy zdarzyło wam się kiedyś, że ktoś do was wydzwaniał wielokrotnie i w końcu mówicie, przestańcie do mnie dzwonić? Jak powiedzieć po angielsku ładnie, czy mógłbyś już do mnie nie dzwonić? Powiemy, could you please, teraz czegoś nie chcemy, więc powiem, could you please not call me again. I warto jest to not właśnie tak zaakcentować. Could you please not call me again, bo wtedy to jest takie właśnie podkreślam, że ja tego nie chcę, bo jeżeli tutaj wymamrotam pod nosem to not, to może wyjść jako could you please call me again, czyli to by oznaczało, czy możesz do mnie jeszcze zadzwonić, więc could you please not call me again, czy już mógłbyś do mnie nie dzwonić, could you please call me again, czy mógłbyś do mnie zadzwonić po raz kolejny. Tak, me again, to się połączy nam w jedno. Me again. Could you please not call me again? Czy możesz to przeliterować? Słuchajcie, bardzo, bardzo ważne. Czy mógłbyś to przeliterować? Czy mógłbyś przeliterować swoje nazwisko, swoje imię? Jak to będzie po angielsku? Could you please literować? To jest spell. Spell, czyli literować, jak również zaklęcie magiczne. To też jest spell. Could you please spell that for me?
I teraz zamiast tego that, ja mogę sobie tutaj dać your name, your surname, jakikolwiek rzeczownik, który chciałabym, żeby został mi przeliterowany. Could you please spell that for me? I teraz zauważcie, jeżeli ja mam słówko for i kolejne słowo zaczyna się od spółgłoski, to ja tego r wymawiać nie będę. I to nie będzie już for, tak jak tu było for a minute, tylko to będzie for me. For me. Więc to jest dość istotna różnica. Niewiele osób o tym mówi, zazwyczaj takich szczegółów uczymy się na studiach. Ale jeżeli chcesz faktycznie mówić ładnie po angielsku, to zapamiętaj. Jeżeli po słówku for występuje samogłoska, to wtedy to r jest wymawiane. Fora. A jeżeli spółgłoska występuje po tym słówku for, tak jak tutaj, to będzie for me. I to nie chodzi tylko o słówko for, ale też o inne słowa, które kończą się na r. Could you please spell that for me? Czy mógłbyś to dla mnie przeliterować? Czy mógłbyś przyjąć wiadomość? W sensie, czy ja mogę zostawić wiadomość? I tak to będzie zrobione właśnie tak jakby na opak. Czyli jeżeli ja chcę zostawić wiadomość, to powiem could you please, czy to ty mógłbyś, could you please take a message? Czy ty mógłbyś przyjąć moją wiadomość? Could you please take a message? Czy ja mogłabym powiedzieć could I please leave a message? W sensie, czy ja mogłabym zostawić wiadomość? Tak, tak, też jest poprawnie. Tylko dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak można zbudować te 10 wyrażeń, wszystkie na tej samej ramie. Could you please take a message? To co w wymowie, jakie dwa słowa połączą się razem w jedno? Które to będą dwa słowa, które tutaj się nam złączą? Could you please take a message? Could you please take a message? Could you please take a message? Czy ty mógłbyś przyjąć wiadomość, w sensie, czy ja mogę zostawić wiadomość? I ostatnie, też bardzo ważne wyrażenie, czy mógłbyś mnie przełączyć do jakiejś osoby albo do jakiegoś wydziału? Powiemy, could you please przełączać kogoś, to jest, uwaga, nie takie oczywiste, put me through to John, na przykład. Czy mógłbyś mnie przełączyć do Johna? Ok. Albo could you please put me through to the reception? Czy mógłbyś mnie przełączyć do recepcji na przykład, no nie? Ok, co to nam się podziało? Co to za wyraz? Ty, hy, ry, o, u, g, hy. Auć. To jest through. Through. Ok? Czyli pisze się dużo gorzej niż się wymawia. Through. Nie through, tylko through. Ok? I teraz put somebody through to somebody, to znaczy kogoś z kimś połączyć, kogoś przełączyć do jakiegoś działu na przykład. Nie takie łatwe, ale jednak przydatne, więc warto sobie, słuchajcie, zapamiętać albo chociaż zapisać. I taka wskazówka dla was, gdybyście kiedyś musieli wykonać telefon i się stresowali tym niesamowicie, warto sobie przygotować wyrażenia, których chcielibyście użyć wcześniej, tak żeby mieć dosłownie ściągę przed sobą. Jeżeli byście potrzebowali, żeby was do kogoś przełączyli, to już macie to zapisane i po prostu ściąga przed tobą, rozpisać sobie dokładnie, co chcę powiedzieć. Możesz sobie, możesz się zastanowić, a ciekawe, co mogłabym usłyszeć też i się na to nastawić, żeby właśnie nasłuchiwać tych konkretnych informacji. I wtedy faktycznie rozmowa telefoniczna staje się dużo łatwiejsza. Przypominam też, że w angielskich wpadkach jest cały rozdział na temat najczęściej popełnianych błędów przy rozmowie telefonicznej i to nie są takie jakieś sztywne informacje, jakieś wyrażenia, które trzeba wykuć, nie rób tak, a zrób tak, tylko na podstawie konkretnych historii i anegdot, wpadek Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, słuchajcie, taki rozdział został napisany. Bardzo polecam, link w opisie. Dziękuję za wasz czas. Ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia już jutro rano w pierwszej poweekendowej loterii, gdzie spośród wszystkich osób, które zakupiły tą książeczkę w
naszej majówkowej promocji wylosujemy jedno z naszych szkoleń, warte niektóre z nich do, słuchajcie, kwoty 500 funtów. Więc naprawdę warto taką książeczkę zdobyć jeszcze dzisiaj, żebyś już jutro mógł albo mogła nie dość, że książkę otrzymać, to i takie szkolenie być może wygrać. Powodzenia, ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.